Dzisiaj wydanie specjalne Espresso, nieco przedłużone. W Ozorkowie 7 stycznia 2017 roku odbyła się pikieta organizowana przez Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki Stop Przemocy przeciwko fali aktów gwałtownych względem różnych ludzi, różnych narodowości. Pikieta zgromadziła kilkadziesiąt osób, najpierw pod Urzędem Miasta w Ozorkowie, następnie wszyscy uczestnicy przeszli na plac Jana Pawła II i tam przez około pół godziny odbywały się różnego rodzaju przemowy gości spontanicznie zebranych w kilka dni na placu w Ozorkowie. Zapraszam serdecznie na półgodzinną relację. Podkreślam, że od teraz, od poprzedniego właściwie wydania Espresso Nowin, działamy wspólnie z Video Code, co jest dość istotne, jeśli idzie o zasięg Espresso. Pozdrawiam wszystkich naszych fanów. Kolejne zdjęcie. Aha. Gangosa, ten malutki, ten wielki, ten gruby. To zgromadzenie. Witam Państwa serdecznie. Jednocześnie informuję, że jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś przedmioty niebezpieczne przy sobie, czy materiały wybuchowe, albo inną broń, to proszę opuścić to zgromadzenie. Dziękuję bardzo. Przekazuję mikrofon. Tak, oczywiście. W takim razie dziękuję za pomoc. Proszę Państwa, zebraliśmy się bardzo spontanicznie tutaj. Tak właściwie skrzyknęliśmy się na Facebooku parę dni temu. Pretekstem było wydarzenie w Ozorkowie, które wszyscy znamy. Bardzo smutny napad chuligański, poszkodowany człowiek, wybite zęby, obrażenia. Który, jak zgodnie z tym, co twierdzą jego oprawcy, oberwał za wydarzenie, które było w zupełnie innym mieście, w zupełnie innym województwie, z którym nie miał absolutnie nic wspólnego. I to jest coś, co śmierdzi jakąś zemstą klanową, nie wiem, wyznaczaniem sobie wroga na podstawie sobie znanych kryteriów. Jest to coś, z czym się po prostu tutaj wszyscy nie zgadzamy i uważamy, że mszczenie się na kimś za wydarzenie, które odbyło się gdzieś indziej, jest po prostu mocno nie w porządku. Zapraszaliśmy różne środowiska, różne grupy, które bardzo bym chciała, żeby tutaj podeszły i powiedziały swój głos, jak one to postrzegają, co chcą nam dzisiaj przekazać. I w takim razie, czy mamy jakiś porządek? Nie mamy porządku. W takim razie pierwszego gościa, to w takim razie Andrzeju, pozwolisz? Przekazuję mikrofon. I jest prośba tutaj ze strony mediów, żeby się każdy przedstawił z gości sam, dobrze? Dobra, przekazuję, dziękuję. Andrzej Kompa, nauczyciel akademicki. Proszę Państwa, dzisiaj przychodzi nam powtórzyć to samo hasło, które mówimy na demonstracjach, odkąd się spotykamy, żeby wyrażać te wszystkie wartości, o które nam chodzi, które są ważne dla demokratycznego państwa. Jednym z nich jest są prawa człowieka. One właściwie są większością z tych praw, które warunkują naszą swobodę, naszą możliwość indywidualnego rozwoju i naszą wspólną egzystencję razem. Wśród praw człowieka jest też to, jedno z fundamentalnych praw, żeby nikt nie był napastowany, ani atakowany,
ze względu na swoje pochodzenie etniczne, przynależność do religii bądź wyznania, poglądy polityczne, światopogląd, orientację seksualną. I dzisiaj, kiedy doświadczamy coraz częściej, a niestety klimat w Europie i klimat w Polsce sprawia, że negatywnych zachowań, czasami inspirowanych, a czasami wynikających po prostu ze strachu albo z innych, nie dających się niczym usprawiedliwić pobudek, negatywnych zachowań o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym jest coraz więcej. Proszę Państwa, drodzy zebrani, Polska, jak każdy duży i mały kraj świata, ma tradycję nietolerancji, ale ma też tradycję tolerancji. Polskie tradycje tolerancji to jest to, co nas wyróżniało przez stulecia. Przypomnę tylko jeden przykład, ale pewnie nam wszystkim znany. Wciąż sądzę, że warto go przypominać. Był taki czas, kiedy z rozmaitych rejonów Europy wyrzucano Żydów, a Polska wtedy była paradis judeorum. Polscy władcy przyjmowali przybyszów, pozwalali im żyć i rozwijać się na terenie Rzeczypospolitej, wcześniej na terenie Królestwa Polskiego, tak by mogli funkcjonować w sposób nieskrępowany. Dzisiaj trzeba to przypominać, dlatego że Polska znów może być albo paradis, albo może być piekłem. My nie chcemy, żeby Polska była piekłem. My chcemy, żeby Polska dla każdego Polaka, dla każdego obywatela Polski, dla tego, kto, każdego, kto przebywa na terenie Rzeczypospolitej, była swobodnym miejscem rozwoju. Nie chcemy tego, by kogokolwiek bito, poniżano albo wyśmiewano za kolor skóry, za pochodzenie, za język, którym mówi. Gdy słusznie oburzamy się, że gdzieś za granicą Polak zostaje pobity, a czasem nawet, straszne to powiedzieć, zabity, dlatego że mówi po polsku, z tego samego powodu nie możemy się zgadzać na to, że ktokolwiek w Polsce, mówiąc swoim językiem, prezentując swoje wartości, mówiąc o tym, co jest dla niego ważne, wyznając własną religię bądź wyznanie, bądź po prostu, tak jak w przypadku w Ozorkowie, próbując kupić papierosy w sklepie, doznawał ataku albo poniżenia. Jeżeli zdarzy się w Polsce coś negatywnego, jeżeli ktoś dokona jakiegoś przestępstwa, to ten ktoś poniesie za to odpowiedzialność. Od tego jest policja, od tego jest prokuratura i od tego są sądy, żeby tę sprawiedliwość wymierzyć. Demokratyczne państwo nie może się nigdy zgodzić na to, żeby odpowiedzialność zbiorowa, odpowiedzialność wobec jakiejkolwiek grupy była formą zaproszenia do samosądu. Protestujemy wobec tego z całego serca i solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy zostali pobici, ze wszystkimi, którzy zostali ośmieszeni, ze wszystkimi, którzy w dużych czy małych miastach zostali w jakikolwiek sposób spostponowani za to, kim są. Nie chcemy takiej Polski, bo chcemy Polski, która jest Polską dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Brawo! 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 A do młodzieży patriotycznego wychaku. Nie ulegniemy presji agresji. Bardzo wam dziękuję. Zapraszam przedstawiciela partii Razem. Bardzo cieszymy się, że są dzisiaj z nami. Oddaję mikrofon. Bardzo dziękuję. Musimy wam bardzo podziękować za to, że zorganizowaliście tą pikietę, że organizujecie inne tego typu wydarzenia, bo one są bardzo potrzebne. Zastanówmy się w ogóle, jak to się stało, że tutaj jesteśmy, że tutaj musimy być. Jak to się stało, że 34-latek idąc do tyłu po papierosy zostaje ofiarą po prostu bestialskiego napadu. Bestialskiego napadu, w którym traci zęby, w którym doznaje trzęsienia mózgu. To się nie stało samo z siebie. To nie jest tak, że ci napastnicy sami z siebie mieli w głowie taki pomysł, że należy go zaatakować. Ktoś przez ostatni rok organizował nagonkę na uchodźców, ktoś przez ostatni rok organizował nagonkę na muzułmanów i tym kimś jest przede wszystkim rząd, polski rząd, na czele z ministrem Błaszczakiem, na czele z ministrem Ziobro, na czele z posłem Kaczyńskim, na czele z premier Beatą Szydło. To jest polski rząd, to są polskie media publiczne, tak zwane publiczne, które tą nagonkę organizowały. I gdyby nie ta nagonka, gdyby nie zrównywanie uchodźców uciekających przed wojną
i terrorem. Z terrorystami to być może nie mielibyśmy tych sytuacji. Być może 21-letni Daniel Zełku też by żył. Bo to jest tak, że wszyscy tracimy na przemocy i nienawiści. Wszyscy na tym tracimy. Pytanie więc, kto korzysta na tym, że się boimy? Kto korzysta na tej nienawiści? No my nie korzystamy na pewno i nie korzystają nawet sprawcy tej napaści, bo oni mają teraz w tej chwili zmarnowane życie, bo dostaną wyrok i pójdą do więzienia. Więc kto korzysta? No moim zdaniem odpowiedź jest jedna. Korzysta oczywiście klasa polityczna, korzystają oczywiście rządzący, którzy w ten sposób rozgrywają nas przeciwko sobie. Którzy w ten sposób łatwiej kontrolują polskie społeczeństwo. Społeczeństwo, które się boi. Społeczeństwo, które poszukuje odpowiedzi na ten swój lęk. I oczywiście korzystają fanatycy ze wszystkich stron barykady. Fanatycy, którzy chcą po prostu zobaczyć, jak ten świat, nasz świat będzie płonął. I to, co powiedział przedmówca, za każdym razem, kiedy dochodzi do takiego ataku, ja mam w głowie te ataki, które mieliśmy w Wielkiej Brytanii. Atak na polską rodzinę w Wielkiej Brytanii, która żyła tam ponad 10 lat i której mieszkanie zostało spalone. To znaczy, to jest to samo. To jest ta sama spirala przemocy i nienawiści. I osobiście jestem przekonany, że jedyną odpowiedzią na to, z czym mamy teraz do czynienia, jest budowa równego i solidarnego społeczeństwa. Silnego społeczeństwa, które stać nas na przekraczanie barier i różnic, które nas dzielą. W którym jesteśmy wolni od tego strachu o siebie i o naszych bliskich. I to jest ten cel, który naszym zdaniem jako Razem musimy zrealizować i do którego musimy dążyć. Bo Błaszczak, Ziobro, Kaczyński, Kukiz i cała reszta polityków z elit rządzących, oni po prostu nie chcą, żeby polskie społeczeństwo było silne i solidarne. Oni chcą społeczeństwa podzielonego. Dlatego my tutaj po prostu musimy zawalczyć o to społeczeństwo sami. W Ozorkowie, w Zgierzu, w Ełku, w Lubinie, w Wrocławiu i wszędzie tam, gdzie do takich sytuacji jak ta z pobiciem 33-latka dochodzi. Dziękuję bardzo. Solidarność naszą bronią! 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 Szanowni Państwo, ja się nazywam Mirek Michalski, jestem koordynatorem KOD-u w regionie łódzkim. I przyjechaliśmy tutaj z przyjaciółmi, przyszliśmy z różnych miejsc województwa łódzkiego, bo nie tylko z Łodzi. Z prostego powodu, pobito człowieka, niezależnie od tego, jakiego wyznania, jakiej narodowości, nie wolno ludzi bić, nie wolno bić. Biją ludzie słabi. To ludzie słabi wykorzystują przemoc do pokazywania swoich argumentów. Ludzie mocni, ludzie silni wiedzą, jak rozmawiać i dyskutują, a nie biją. Przyszliśmy tutaj po to, żeby powiedzieć, tak robić nie wolno, my się na to nie godzimy. Spotkaliśmy się tutaj z różnych stowarzyszeń, ugrupowań, jesteśmy połączeni w tej akcji, bo wiemy, że tylko razem będziemy w stanie temu przeciwdziałać. Chciałem też powiedzieć, że nasza obecność jest również wyrazem poparcia dla tych właśnie cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce, bo my, Polacy, jesteśmy przyjaznym narodem. Ja tu przyjechałem, zapomniawszy rękawiczek i strasznie mi marzły ręce i mam takie śmieszne... Bardzo ładne rękawiczki. Tamskie rękawiczki, które podarowała mi, pożyczyła mi Kasia. Na tym polega przyjaźń między ludźmi, między Polakami. Pomagamy sobie... Trochę się broniła. Pomagajmy sobie nawzajem, bądźmy dla siebie przyjaźni, mili, nigdy nie wykorzystujmy przemocy. I to, co powiedział kolega, patrzmy politykom i rządzącym na ręce, bo oni faktycznie chcą nas podzielić, bo oni w ten sposób chcą spowodować, że ten naród nie będzie silny, tylko będzie rozdrobniony i będzie się nawzajem ścierał i niszczył. I to tyle ode mnie. Dzięki wam wszystkim, że jesteście. Brawo! Kto następny? Zapraszamy. Martyna Dominiak, klub Kwestii Politycznej w Łodzi. Bliżej. Ostatnio wiele razy czułam się bezsilna, czytając o atakach w Ełku, we Wrocławiu, w Warszawie, w Lublinie,
i czułam, że po prostu jest mi wstyd i nic nie mogę zrobić. Ale z drugiej strony wiem, że tutaj, na miejscu, w Łodzi, Ozorkowie, mogę coś zrobić. Wszyscy możemy coś zrobić i sam fakt, że tu jesteśmy, to pokazuje. Mówi się o tym, że w Polsce panuje obojętność, znieczulica, ale zapominamy, jak czasem bardzo łatwo można tą obojętność odwrócić. Wystarczy jeden akt odwagi. Wszyscy znamy takie sytuacje. Jedna osoba, która reaguje, mówi głośno nie, daje odwagę innym i zbiera się cała grupa, która się przeciwstawia, która reaguje. Wszyscy jesteśmy, stojąc tutaj, na tyle odważni, żeby reagować i dać tą odwagę innym, po to, żeby było nas coraz więcej. Ci ludzie, którzy mają trochę ciemniejszy kolor skóry, wyglądają trochę inaczej, oni po prostu nas potrzebują. Potrzebują naszej odwagi. Jak to robić? Jest bardzo wiele rzeczy, które możemy robić. Kiedy widzisz w tramwaju, że ktoś obraża muzułmankę, co możesz zrobić? Możesz do niej podejść i zacząć z nią rozmawiać, patrzeć jej w oczy, uśmiechać się, rozmawiać nawet o pogodzie. Nie kontaktować się w żaden sposób, nie rozmawiać z napastnikiem. W ten sposób dajesz osobie atakowanej poczucie bezpieczeństwa, chronisz ją. I kiedy napastnik widzi, że oboje go po prostu ignorujecie, on odejdzie. Wtedy ty pójdziesz z tą osobą, pomożesz jej wezwać pomoc i ta osoba będzie bezpieczna, będzie uchroniona przez ciebie. Jeżeli mieszkasz w okolicy jakiegoś baru z kebabem, a na pewno każdy z nas mieszka, pójdź do tego baru. Po prostu porozmawiaj z pracownikami tego baru. Powiedz, że nie wszyscy w Polsce nienawidzą. A jeżeli nie starczy ci na to uwagi, po prostu uśmiechnij się. Obdarz kogoś miłym słowem, bo wydaje mi się, że ostatnio bardzo często brakuje takiej najzwyklejszej ludzkiej życzliwości. Możesz chodzić na demonstracje takie jak ta, możesz wspierać organizacje i stowarzyszenia. Wszystko to, co możemy zrobić, zaczyna się od jednego bardzo prostego aktu. Ja mówię, że to jest rasizm. To jest rasizm. I ja się na to nie zgadzam. I powiedzcie to razem ze mną. To jest rasizm. To jest rasizm. To jest rasizm. To jest rasizm. I ja się na to nie zgadzam. Nie ma naszej zgody. 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 Marcin Karpiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej, powiat Zgierski. Znajdujemy się w miejscu, w którym doszło do ogromnego paradoksu. Historia tego miasta to prawie 200 lat, które zostało założone przez Niemców, Żydów, Słowian, którzy bynajmniej prawą stronę się żegnali i nie łacińskim alfabetem pisali. Ale przy tym byli także ludzie, którzy chcieli to miejsce uczynić wielkim. Blisko nas jest ulica Starzyńskiego, dziedzica tego miejsca, który choć czasem zbankrutował i stracił majątek, zrobił wszystko, aby powstało w tym miejscu piękne miasto, które ma już prawie 200 lat, kilka dni temu obchodzono rocznicę. I dzisiaj taki prezent. Ale ten prezent jest w wielu innych miejscach Polski. Może nie jest Ozorków dzisiaj metropolią, ale jeżeli takie same wydarzenia dzieją się w europejskiej stolicy kultury, jaką jest Wrocław, Ełk, wiele pewnie innych miejsc, niestety za chwilę będzie w podobnym duchu rasizmu, jak tu koleżanka powiedziała, czyniło podłość dla Polski i dla świata,
no to powinniśmy się zastanowić, jaka jest tego diagnoza i co z tym zrobić. Stoimy także na placu świętego Jana Pawła II, a blisko nas jest ulica Wyszyńskiego, na której te haniebne wydarzenia się wydarzyły. I myślę, że ci panowie w grobie się przewracają, widząc to, co się dzieje w ich ojczyźnie, to, co się dzieje. Także, no nie bójmy się tego powiedzieć, jakieś inspiracje, a przynajmniej przyzwolenia Polski, która w wielu miejscach mówi, że jest katolickim społeczeństwem. Jakimi my jesteśmy chrześcijanami, jakimi my jesteśmy Polakami, jakimi my jesteśmy ludźmi. No czy tędy droga, czy będziemy w takiego czy w innego Boga wierzyć, no to trochę tej przyzwoitości i trochę tej ludzkości w ludziach powinno być. Polacy dość niemocy! Polacy dość przemocy! 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 Polacy dość niemocy! Polacy dość przemocy! 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 Ale jestem także mocno zbudowany, bo tak jak przyglądałem się razem z koleżankami i kolegami, przyjechali tu ludzie, patrząc po rejestracjach, nie tylko z całego województwa, ale i z całej Polski, aby nie tylko zaprotestować, ale myślę, że i walczyć i szukać konsensusu i sposobu na rozwiązanie tych problemów na przyszłość. Czy nam się to podoba, czy nam to nie podoba. Dzisiaj to, co diagnozujemy, czy to jest władza, czy rząd, świecka, czy kościelna, musimy się zjednoczyć, musimy być wspólni. Jeżeli będziemy mieli różne zdania w tych pryncypiach, tych zasadniczych dla nas sprawach, to może nie trzecia, ale czwarta rzesza przed nami. Pamiętajmy o tym, kochani, że musimy być wspólnie i nie ulegać jakimś tam pierdołom, bo jak to nazwać, czy ten, czy tamten pojechał na Maderę. No Piłsudski też przed wojną na Maderze był. Czy KOT, czy inna organizacja się tak rozlicza, no takie bzdury u każdego się znajdzie. A o skokach na skoki się nie mówi, nie mówi się o innych mniejszych czy większych aferach, gdzie 6 czy 7 albo 8 zer po innej dużej cyfrze się znajduje. Musimy być wspólnie, walczmy razem. Wszystkiego dobrego. Walczmy razem! 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 Walczmy! Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. I bardzo cieszę się, że dojechało bardzo dużo osób, bo dzisiaj dojazd był ciężki, bo dzisiaj dzień jest wolny, a jednak podnieśliśmy się, przyszliśmy, słuchajcie, tutaj, żeby pokazać bardzo, bardzo ważną sprawę. I jesteśmy, słuchajcie, kiedy my krzyczymy wolność, równość, demokracja, to dzisiaj najważniejsza jest ta równość. Żebyśmy krzyknęli ją głośno. Wolność, równość, demokracja! 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 Słuchajcie, mamy specjalnych bardzo gości, którzy nie zawsze mówią głośno, ale oni zawsze z nami są. I zawsze są po tej stronie, która walczy właśnie o wolność, równość i demokrację. Przedstawiam wam antyfaszystów. Brawo! Witajcie. W imieniu przedstawiciela, jako przedstawiciel środowiska antyfaszystowskiego, strasznie chciałem prosić, straszną radość, żeście przyszli w takich trudnych czasach. W obecnych czasach, po tym wydarzeniu, które nas zainspirowało do dzisiejszego spotkania, poprzedziła je mowa nienawiści. Fala mowy nienawiści przewija się przez nas wszystkich, a najbardziej stosują ją obecnie rządzący nami politycy. To politycy cały czas usiłują nas pokłócić, podzielić nasze społeczeństwo, wmawiają nam podziały na podstawie kolorowu skóry, wyznania, przynależności narodowościowej, etnicznej lub na podstawie orientacji seksualnej. W ten sposób próbują podzielić nasze społeczeństwo
żeby zwiększyć swoją władzę. Prawica bardzo lubi politykę historyczną. Ja tu nawiążę do historii. Wiele wydarzeń haniebnych, takich jak Noc Kryształowa, jak zbrodnia na Wołyniu, jak pogrom kielecki, jak zbrodnia w Jedwabnym, też była poprzedzona mową nienawiści. Też mówiono, że inni to są gorsi, że inni to są źli, że oni są nie nasi. Ja nie mogłem znieść, jak słyszałem, jak obecny jeden z posłów powiedział, że uchodźcy przynoszą jakieś choroby. To było straszne, jak to mogłem słyszeć. No, był to prezes rządzącej partii. Dlatego chciałbym, żeby wszyscy razem, solidarnie zakrzyknęli. Nie dla mowy nienawiści. 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 Nie dla mowy. Jak również problem ten nie dotyczy tylko Polski, lecz dotyczy całej Europy i całego świata. Dlatego zakrzyknijmy jeszcze. Solidarność ponad granicami! 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 Tak jest! Brawo! Jeszcze na koniec chciałem przypomnieć, że wszyscy najpierw jesteśmy ludźmi, a potem narodami. Dziękuję! Brawo! I słuchajcie, ostatni głos chyba dzisiaj. Przyjechał nasz gość specjalny, który czuje się dziewuchą. Ale poza tym czuje się przede wszystkim bardzo świadomym obywatelem. Daję wam Michała. Witam serdecznie, słuchajcie, nazywam się Michał Kwiatkowski, rzeczywiście jest słusznie, zawsze trzymam się dziewuchami, ale także tutaj dzisiaj z Kodem i z razem, no ze wszystkimi wami, słuchajcie. I tak naprawdę już bardzo króciutko, bo zimno jest i proponuję, bo tutaj bardzo fajny był pomysł, żeby pójść na kebab dzisiaj. Słuchajcie, akurat my, ja nie chcę tu reklamować, ale my akurat z Łodzi będąc idziemy na Pomorską 8 do sympatycznych Turków, którzy prowadzą bardzo dobry właśnie kebab, tam robią kumpli i tam dzisiaj się rozgrzejemy, tak, także dzisiaj tam idziemy. Słuchajcie, my rozmawialiśmy z tymi ludźmi dwa dni temu, bo akurat tam byliśmy na takiej krótkiej kolacji i oni rzeczywiście też w rozmowie z nami mówili, że czują, że coś wisi w powietrzu i mówią, no na razie nikt nie powybijał szyby, ale kiedy ja to usłyszałem, że jak, że oni się boją, że ktoś im powybija szyby, pomyślałem sobie, kurczę, to nie w takim kraju chcę żyć. Ja kocham Polskę, która jest otwarta, tolerancyjna, która zawsze dawała schronienie ludziom, którzy byli w potrzebie, którzy na przykład uciekali przed pożogą wojenną. Ale kiedy przyszedłem tutaj dzisiaj i zobaczyłem was, to sobie myślę, nie, słuchajcie, jest dobrze i tak naprawdę nic się nie zmienia. Cały czas żyję w kraju, który naprawdę jest zawsze otwarty, będzie otwarty na wszystkie religie, na wszystkie poglądy, niezależnie od koloru skóry czy wyznawanych poglądów.